Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj znowu pączki, ale tym razem pączki wyjątkowe, bo dzisiaj mam dla Was przepis na najlepsze i mam na myśli naprawdę najlepsze pączki bezglutenowe, jakie kiedykolwiek mogliście spróbować. Najlepszą recenzją niech będą słowa mojego syna, który na szczęście nie ma i nigdy nie miał problemu z glutenem, ale stwierdził: mama, od tej pory takie już tylko zawsze rób. A wszystkim na diecie bezglutenowej polecam jeszcze gorąco borówkowy tort bezglutenowy, który nie tylko pięknie wygląda, ale smakuje tak dobrze, że nawet nie potrzebujecie nikogo wtajemniczać w to, że jest to wersja całkowicie bezglutenowa. No i oczywiście zachęcam jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami. A łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy wielbiciele pączków, tych zdrowych i również tych mniej zdrowych. A zaczynamy od suchych składników. 170 g, czyli 1¼ szklanki mąki ryżowej, 100 g, czyli pół szklanki cukru, 150 g, czyli 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej, 60 g, czyli pół szklanki mąki z tapioki i 80 g, czyli pół szklanki mąki z ciecierzycy. Kolejny składnik to 10 g, czyli 4 płaskie łyżeczki gumy ksantanowej. Jeśli nie mieliście z nią wcześniej do czynienia, to jest to dość popularny i powszechnie stosowany zagęstnik do żywności. Znajdziecie go między innymi w sklepach ze zdrową żywnością lub, tak jak ja, możecie go kupić również przez internet. Koszt takiego słoiczka, jaki ja tutaj mam, to jest około 10 zł. Na koniec zostało nam jeszcze jedna łyżeczka soli, 1,5 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia i 2 opakowania suchych drożdży. Całość mieszamy razem, tak aby wszystkie składniki dobrze się połączyły, po czym cały czas mieszając mikserem dolewamy 300 ml, czyli 1¼ szklanki ciepłego, ale nie gorącego mleka bądź też wody i dodajemy 2 duże, lekko rozbite jajka oraz 150 g rozpuszczonego, przestudzonego masła. Ciasto wyrabiamy przez mniej więcej 5 minut, po czym zostawiamy je do wyrośnięcia na mniej więcej pół godziny. Wyrośnięte ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego bądź też do woreczka, w którym odcinamy róg i na dobrze omączony papier do pieczenia wyciskamy okręgi ciasta. Tak przygotowane pączki zostawiamy ponownie do wyrośnięcia na mniej więcej 20 minut, a w tym czasie rozgrzewamy tłuszcz. U mnie jest to olej rzepakowy. Pączki smażymy mniej więcej 2-3 minuty z każdej strony i wyjmujemy na ręcznik papierowy, aby obsiąkły z tłuszczu. Smacznego!